dzień 21. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Józef, wzór życia w społeczeństwie. Święty Józef był kochany przez wszystkich i nie narzekał na nikogo, nigdy. Rozważcie, jakie budujące fakty rodziły się podczas rozmów świętej rodziny w czasie ich odpoczynku. Bez wątpienia rozmawiali o bliźnim z wielką dobrocią. Gdy Józef dowiedział się o jakimś przykrym i upokarzającym fakcie, o jak czuł się winny. Grzech był uznawany za moment słabości. Starano się o nim zapomnieć oraz modlono się zawsze za biedną duszę. Inną świętą praktyką, przypisywaną przez doktorów Kościoła świętemu Józefowi, było zbieranie przez niego wszystkich czynów godnych czci i opowiadania o nich, by zwiększyć w ten sposób dobrą opinię, jaką cieszyli się ich autorzy. Czy i my możemy czynić tak każdego dnia? Prośmy Józefa w tym miesiącu, aby pomógł nam uzdrowić naszego ducha ze skłonności do krytykowania, podejrzewania i złego myślenia. On zawsze pomoże nam znaleźć powód, aby wybaczyć innym i ich winę, ponieważ rozpoznaje też dobre czyny ludzi mieszkających z nami. Święty Józef był sprawiedliwy i absolutnie uczciwy. Nikt nie chce oszukiwać innych, ale ile małych występków popełniamy bez skrupułów i wyrzutów sumienia. Na przykład bezmyślnie dając innym egoistyczne rady, mogące skrzywdzić innych. Tak samo jest w interesach, gdzie każdy szuka zarobku bez względu na biedną duszę bliźniego. Czy gdy zabieramy innym ich własność bez pozwolenia, nawet czasem, zamiarem zwrotu, którego nie dokonujemy. Święty Józef był niewypowiedzianie uczciwy i prostolinijny. Widział rzeczy takimi, jakim były. Nie doszukiwał się w nich niczego złego. Betlejem na przykład powiedział sobie: nie ma miejsca dla Ciebie, jeżeli nadchodzi go myśl, że go przepędzają, ponieważ jest biedny. Natychmiast ją odrzucał i powtarzał: nie mają miejsca. Podobnie w Nazarecie nie znał przyczyny wielu rzeczy czynionych przez Jezusa i Marię. Jednak akceptował wszystko i mówił: Jezus i Maria nie mogą zrobić ani chcieć nic złego. Jaki spokój, jakie szczęście rodzi się w duszy, taki sposób myślenia. Święty Józefie, wyproś dla mnie łaskę nieoceniania tych, których nie powinienem oceniać, i abym nie wywoływał złych intencji u innych. Pomoc ubogim to zbliżanie się do Boga. Święty Józef szczodrze dzielił się swoimi rzeczami z biednymi. O jak ofiarowywano jałmużnę w domu w Nazarecie. Nie dawano z nadmiaru, ale z rzeczy niezbędnych. Na potrzeby jałmużny codziennie oszczędzano. Kiedy dzień się kończył, przychodziła godzina odpoczynku. Jeszcze trochę pracy dla biednych. Jak mawiał Jezus, Józef zabierał się wtedy do pomocy Jezusowi i Marii. Po zakończeniu tych prac wszyscy odpoczywali szczęśliwsi, myśląc, że nazajutrz biedni otrzymują część dla nich przeznaczoną. Jeżeli macie mało, dajcie mało. Jeżeli macie wiele, dajcie wiele, ale zawsze dawajcie. Wszystko, co dajecie biednym, znajdziecie stokrotnie powielone w raju.
zadanie na dzisiejszy dzień. Wychodząc z pokoju, poproście o błogosławieństwo Józefa. Czcigodna Rosa Maria Serio, która to praktykowała, pewnego dnia ujrzała patriarchę świętego Józefa, który błogosławił pokoje jej klasztoru. Akt strzelisty na dzisiejszy dzień. Odmawiajcie jak najczęściej. Święty Józefie, Ojcze mój, błogosław mi zawsze z Jezusem i Maryją. Spotkanie ze świętym Józefem. Wielką przyjemność sprawia mi, o najdroższy święty Józefie, rozważanie Twego czystego, świętego i przykładnego życia. Jakie cuda wywołał Twój przykład u ludzi mogących Cię obserwować, skoro tylko samo myślenie o tym wystarczy, by zachwycić serce i zachwycać podziw dusza. Podziwiam Twe piękne podążanie za Jezusem, cudowny przykład pokory, miłości, skromności, cierpliwości, sprawiedliwości i gorliwości. Wyproś dla mnie łaskę pouczania bliźniego uczciwością moich postaw. Nie pozwól, abym kiedykolwiek był powodem skandalu lub upadku duszy, którą Jezus Chrystus uwolnił swą drogocenną krwią. Spraw, abym podążając za wszystkimi chrześcijańskimi cnotami, miał szczęście poprowadzenia do nieba wszystkich, których zdobyłem dla Boga swą świętą postawą. Amen. Módlmy się. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść. Wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi Dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni, przepowiednia Symeona o męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szósta boleść. Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, Archeloosem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Siódma boleść. Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niepokojących poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu,
Józefie i Maryjo, daję wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, niech przy was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia, spraw, by za jego stawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszy małżonku Maryi Dziewicy, słodki opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie, z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podpora rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami.
patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa, przez jego wstawiennictwo pozwól swemu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.